To, co nas połączyło, to było wielkie nie. Okazało się, że to nie tylko ja tak mam. Wszystkie miałyśmy dosyć. Wiele kobiet myśli podobnie. I z tego powstały dziewuchy. Grupa Dziewuchy Dziewuchom była rzeczywiście założona w samą porę, pierwszym takim zorganizowanym ruchem czy przejawem aktywizacji kobiet. W każdym wieku, o totalnie różnych poglądach politycznych. Przykładem takiego publicznego sprzeciwu. A często kobiet, które w życiu sobie nie wyobrażały, że wyjdą na ulicę i będą protestować. 3 października udało się w masowym proteście zatrzymać zamiar wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji. To jest też takie przypomnienie, że wolność nie jest czymś danym raz na zawsze. Wolność należy pielęgnować. Myślę, że takim nadrzędnym celem dla wielu dziewuch jest to, żeby się dogadać, bo razem jesteśmy silniejsze. Nie no, oczywiście dziewuchy mogą być dowolnej płci. Zależy nam na wprowadzenie pełnego pakietu praw reprodukcyjnych w Polsce, to znaczy dobrej jakości edukację seksualną, dostęp do antykoncepcji, w tym antykoncepcji doraźnej, dostęp do możliwości przerywania ciąży, dobrej jakości opiekę prenatalną. Koszty założenia tej grupy, brak życia zawodowego, brak życia towarzyskiego, brak życia rodzinnego, koszty osobiste i moralne, ale było warto, opłacało się. Poza tym mamy siebie teraz.